A więc tak, dowiedzieliśmy to tu i ówdzie, jak ogarnąć tą burzę. Jak widzimy, chodzą tutaj wilki, wiwerny, jakieś kotły. Ciekawy ten zagajnik. Nasz gaj rozkwita dzięki kręgowi mocy, gdyż ziemia jest łaskawa. Okej. Jesteś jednym z głupców, którzy przychodzą do nas po magiczny napój dający siłę? Coś czuję tutaj... coś czuję tutaj nawiązanie do Asterixa i Obelixa. Jeśli koniecznie musisz wędrować po bagnach, wędruj w dzień. Gdy słońce stoi na niebie, napotkasz mniej potworów. Znak Irdy. Nauczyłeś się znaku Irdy, jest to magiczna pułapka. O, proszę. Witaj w gaju druidów, wędrowcze. Witaj. Spokój i harmonia tego miejsca pozwalają mi oczyścić umysł. Przychodzę tutaj zawsze, gdy muszę zebrać myśli. Tu nawet wiedźmin jest mile widziany. Jeszcze słowo o akceptacji mojej odmienności i odnalezieniu domu, którego nigdy nie miałem, a popłaczę się rzewnymi łzami. Nie bądź cyniczny, człowieku. Ujawniasz tylko swoje kompleksy. Zawsze chciałem spotkać elfiego psychoanalityka. Spędziłem wśród was dziesiątki lat i znam ludzi na wylot. Jesteście równie skomplikowani jak konstrukcja cepa. Dziesiątki lat. Jeśli tak długo obcowałeś z ludźmi, upodobniłeś się do nich bardziej niż byś chciał. I kto to mówi? Specjalista od potworów. Widzę, że trudno cię przegadać. Jestem Geralt. Jestem Jejwin. Porozmawiajmy chwilę. Tak? Opowiedz mi o elfach. Módlmy się wśród drzew. Za zdeptany wrzos, za przelaną krew, za zburzony los. Nie rozumiem. I za śmierć od miecza, i od byle rdzy, i za cudzy ból, i za własne łzy. Rozglądam się za wiedźmińskimi zleceniami. Miałbym do ciebie prośbę. Chodzi o list, który musi dotrzeć do Wyzimy. Niestety nie jestem tam mile widziany. Jako wiedźmin powinieneś poradzić sobie z potworami po drodze i uniknąć problemów ze strażą. Komu trzeba przekazać list? Gdybyś zechciał go dostarczyć do krasnoluda Vivaldiego i odebrać odpowiedź, byłbym zobowiązany. I tak wybieram się do Wyzimy. Zrobię to dla ciebie. Dziękuję. No spoko. Dobra, chyba nie ma co przedłużać. Gdzie jest, kurde, ten druid, co ma mi burzę zrobić? Bagna są pełne różnorakich stworzeń, ale nie wszystkie są groźne. Wiele z nich to zagrożone gatunki. Słucham cię, wędrowcze. Oto 500 orenów. Czekam na moją burzę. Taka burza to nie w kij pierdział. Nie jestem jakimś cholernym magiem, który obraża siły natury, próbując ujarzmić burzę przy pomocy swoich śmiesznych postumentów. W takim razie będę wyglądał burzowych chmur. Wiedźminie, domyślam się, co zamierzasz. Na twoim miejscu dobrze bym się przygotował. Nałykał się tych waszych eliksirów, będą ci potrzebne. Wiedźmin bez eliksirów to jakby pół wiedźmina, druidzie. No dobra, to idziemy do tego golema. Będzie się działo.
No super. Wow. Czekajcie, 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 chwila, chwila, moment, panie kolego. Dziennik, postacie, bestiariusz, Gulgrawier, nie mam nic na temat... Nie mam nic, okej. Okay. Postacie... Nic tutaj nie mam. Samouczki nie mam nic. Dobra. Może weźmy sobie mecz srebrny. Okej. Znak Quen się przyda. Dlaczego pan kolega nie dostał żadnego... Aha. Okej. No stań na to, stań. No ale jakoś życie mu schodzi, tyle dobrze, nie? Coś czułem, że to nie będzie łatwa walka. Nie. Czy ja użyłem przez przypadek? No super.
O Boże, o Boże, o Boże, 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 Boże. Geralt, Geralt! Geralt! La. A, coś czuję, że to będzie problem, nie posiadając żadnych eliksirów. Kurde, ale dopiero 1/4 życia, nie? Nie. Ej. Czekajcie, chwila przerwy.
Dobrze, wróciłem. Geralt, otrząśnij się. Ty dostał obrażenia, ty to jednak te pylony działają. Chodź tu, golemie, chodź tu, chodź tu, chodź tu. To działa. Jeszcze u mnie jest burza, no idealnie po prostu, idealnie. Zgodziłem się zanieść list Jewina Waldiego z zimie. Dobra, podejrzani, to mnie nie interesuje. Tajemnicza wieża. Przystań, okej. Okay. Czyli tak naprawdę musimy wrócić. Znacznego użytkownika. Co? Ja bym chciał wejść w zadania. Więc będę chciał sobie zrobić zadanie. Dobra. Możemy iść. Dobrze. Jesteśmy pod domem Waldiego, więc idziemy dać mu ten list. Zoltan, proszę. Wal śmiało. Bywaj. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Mam dla ciebie wiadomość od Iwina. Od Iwina? Nawet nie muszę czytać, dobrze wiem, czego chcę. Pamiętaj, Wiedźminie, elf, człowiek czy krasnolud, wszyscy chcą tego samego. Pieniędzy? W rzeczy samej, pieniędzy. Niedługo przygotuję odpowiedź dla Iwina. Gdybyś był łaskaw wpaść później, będziesz ją mógł odebrać. Zgoda. Nie licz, że cię wynagrodzę. Jejwin na pewno ci coś obiecał. Nie mam teraz czasu. Wszyscy pogłupieli. Bywaj. Nie chciałem tego, chciałem do tego. Nie mam teraz czasu. Okej, czyli będziemy musieli do niego później przyjść. Dobra. Tajemnicza wieża, wskaż na mapie, dom detektywa Ray... Co? Okej. Okay. A co mam zrobić? Szanowny panie detektywie, jest pan tu? Siedzi. Słucham cię uważnie, biały wilku. Wiesz coś więcej o więźniu z Salamandry? Możliwe, że to jeden z dowódców. Niestety straż chwyta raczej drobnica, grube ryby zostają na wolności. Wszystkiego dowiemy się, jak przesłuchasz więź. Chwileczkę. Słucham cię uważnie, biały wilku. Co miałem zrobić w sprawie naszego śledztwa? Porozmawiać z Vincentem Maisem, kapitanem Straży Miejskiej, i przesłuchać świadka. Sam nie możesz z nim porozmawiać? Nie jesteśmy przyjaciółmi. Kapitan uważa mnie za konkurenta i nie będzie chciał ze mną gadać.
Sprawdzę tropy, które podałeś. Vincent Mays. O co chodzi, Wiedźminie? Bywaj. Dobra, u niego nic nie mogę zrobić. Mam kilka pytań. Pytaj. Wiesz coś o tym więźniu z Salamandry? Nawet jeśli, to czemu miałbym ci mówić? Kapitan urwałby mi łeb. Może dasz się jakoś przekonać? Może. Biały proszek nam pomoże. A tak, dobra. Nie pogardzę dobrym Fistechem. Powiesz mi coś o tym więźniu z Salamandry? Kiedy... Ja prawie nic nie wiem. Na zdrowie. Gdzie on w ogóle jest? Tyle to mogę ci powiedzieć. Przenieśli go do szpitala Lebiody. Dzięki. No proszę. Bywaj. Muszę zanieść listę księdza, porozmawiać z więźniem. Dobra. Do tego... W sumie mogliśmy to zrobić wcześniej, ale moja głupota spowodowała to. I nie ogar, że musieliśmy porobić inne misje. Ale spoko. Witam serdecznie. Ty tutaj gdzieś musisz być. Nope. Oho. Będzie niefajnie. Nie zbliżać się do więźnia! Nie zbliżać się do więźnia! Spokojnie, chcę mu zadać kilka pytań. Nie teraz. Przyjdź w nocy, będzie mniej osób. Dobra. Nie zbliż... Nie zbliżać się do więźnia! Spokojnie, chcę... Cicho bądź, on coś mówi. Kalkstein... On... No i po co tu przylazłeś? Więzień za... coś słyszę. Cholerni bandyci. Nasłał ich baranina. Przyjdzie nam umrzeć wszystkim. Nie ma nadziei. A! Możesz ty chęt do żony. Ile was tutaj jest? Halo. Zaczynacie mnie denerwować. O, delfiej gabratki. Spać mi się chce. Daliśmy radę. Pozbierajmy sobie. Im to się raczej już nie przyda. Super. Dobra. Idziemy do Raymonta, no. Powiedz mi, jak ty chłopie bronisz, jak kurde oni weszli? Jakim cudem? Pseudonim Baranina, ciekawie. Ciekawe, czy też jest... A ty już tu jesteś. Słucham cię uważnie, Biały Wilku. Udało mi się dotrzeć do więźnia. No ba. Coś sypnął? Niewiele zdążył powiedzieć. Zaatakowali nas ludzie Baraniny. Jesteś pewien? Dziwne. Baraninie powinno zależeć na pozbyciu się Salamandry, chyba że stało się coś, o czym nie wiem. Javet mógł go zastraszyć. Lub kupić. Musimy to sprawdzić. Wracając do więźnia, udało się coś z niego wyciągnąć? Zdążył wycharczyć jedno słowo. Kalkstein. To może mieć sens. Kalkstein jest ponoć utalentowanym alchemikiem.
Mógłby brać udział w eksperymentach. Spotkałem go już. Nie wyglądał na przestępcę. Wiem, ale trzeba sprawdzić wszystkie tropy. Bierzmy się do roboty. Pomyśl w mieście, uruchomię kontakty. Ty tymczasem miej baczenie na Kalksteina. Spróbuj zdobyć jego zaufanie, poznać jego plany i sekrety. Co dalej ze śledztwem? Śledztwo jest jak łowienie ryb. Wymaga cierpliwości. Wolę polować. To zdobądź zaufanie Kalksteina. Zrób coś dla niego. Dowiedz się, co go interesuje. Najlepiej, gdybyś się u niego zatrudnił. Możesz też porozmawiać z Baraniną, ale nie przesadź, to gwałtowny gość. Dobrze, mamy tropy Kalksztajn i Baranina.